Ej, ale jak przegram teraz, nie, to już nie gram w FIFA. 40 minuta 500. Gratulacje. Myślę, że te geny piłkarskie mam po ojcu. Zacząłem grać w wieku 7 lat, w starcie namysłów. Potem przeszedłem do Akademii Lecha Poznań. Tam tak naprawdę ta moja ścieżka z piłką się mocno rozwinęła. Odra była bardzo zdecydowana, jeśli chodzi o moją osobę. Rozmawiałem z trenerem, miałem jasno przedstawiony plan działania na ten sezon. No i nie ukrywam, że bardzo mi się spodobało. Też znałem trenera Becele z reprezentacji Polski. Również blisko domu, tak Opole, blisko Namysłowa jest. Można powiedzieć, że jedyne doświadczenie, jakie miałem, to na poziomie trzeciej ligi. Uważam, że to był bardzo dobry krok, pójście. Nawet można powiedzieć, że zrobiłem dwa kroki do przodu, bo z trzeciej ligi od razu wszedłem tutaj na pierwszą ligę i radzę sobie nie najgorzej. Myślę, że więcej walorów ma jako środkowy obrońca niż obrońca boczny. Ale w niektórych sposobach grania, kiedy więcej się broni, a mniej atakuje, również może grać na boku. Witam pana. Pana piłkarza. A chyba u fryzjera byłeś, co, czy nie? Za tydzień muszę znowu iść, nie? Ale nie ma dramatu, nie? A wy o której trening? My dopiero o 16. No to light. My dzisiaj 2. Stary, to był najważniejszy mecz teraz. No ja szczerze, no tak nie, że czułem taką, wiesz, presję, ale jak dostaliśmy tą bramkę na 1-0, to wiesz, czułem takie, kurde, no nie wiem, no takie, no nie, nigdy się tak nie czułem w meczu, nie? Głównym tak naprawdę przejściem do Odry było właśnie chęć zdobycia doświadczenia na wyższym poziomie niż trzecia liga. Myślę, że pierwsza liga jest bardzo dobrą ligą dla młodych piłkarzy, bo już wtedy spotykają się z zawodnikami doświadczonymi, którzy już, mówiąc pokrótce, z niejednego pieca chleb jedli, a jednocześnie jest bardzo wymagająca fizycznie. W związku z czym ten przeskok z piłki młodzieżowej do piłki dorosłej jest dosyć duży, ale jednak gra nie jest tak szybka jak w Ekstraklasie. Jestem ambitną osobą i nawet jeśli mundialu by nie było, to też bym chciał szukać, łapać tego doświadczenia gdzieś wyżej. Ale nie ukrywam, że mundial mnie jeszcze bardziej do tego zmotywował, żeby znaleźć się na tej imprezie. Ja ci mówiłem, że sędziowie z tobą są. Czy ty to widziałeś? Tak. No, zero przyjemności, mogę tak skomentować ten mecz. 4-0. 36 minuta. Ja bym nawet cofnął tę sytuację, chciałem zobaczyć bliżej tą dziurę. Co, czy nie? Jak chcesz zobaczyć, jak uważasz, że to była przyczyna, no to... Nie uważam, że to była, ale po prostu chcę zobaczyć, co mój zawodnik zrobił, tak? Czuć tą napinkę mundialu, czuć z każdym dniem, czujemy, że ten mundial jest coraz bliżej i wiemy, że przed nami jest niesamowita impreza. Czujemy tą po prostu taką, nie presję, tylko... Czujemy po prostu jeszcze przedsmak tego mundialu. Są kilku naprawdę niezłych piłkarzy i myślę, że z meczu na mecz robią postęp, więc jestem dużym optymistą, jeżeli chodzi o występ na Mistrzostwo Świata. Chciałbym osiągnąć z drużyną jakiś sukces na mundialu. A jeśli chodzi o moje osobiste marzenie, to chciałbym to zachować dla siebie, ponieważ uważam, że tak będzie najlepiej i nie chciałbym za bardzo tego zdradzać.